Siemaneczko, witajcie, Marto z tej strony. Dzisiaj zaczynamy film z upgrade'u kompa testowego. Musimy go ogarnąć. Trzeba go trochę ulepszyć. Wymienimy proca, dołożymy pamięci. Wymienię w końcu tego HDD-ka starego, na którym miałem gry zainstalowane na SSD-ka. No i sprawdzimy, jak to będzie chodzić. Przy okazji sprawdzimy jeszcze kartę graficzną. No i dobra, odkręcamy chłodzenie. Przypomnę, jak ktoś nie wie, tutaj siedział Ryzen 5 1500X 8-wątkowy, czyli pierwsza generacja Ryzena. Teraz sadzimy coś mocniejszego. Dobra, chłodzenie zdjęte. Wyciągamy procesor z podstawki. Chwila, teraz będzie. Dobra, mamy Ryzena 7 2700 za 180 zł, czyli cena spoko. 8 rdzeni, 16 wątków, druga generacja. Powinien odpalić na tej płycie bez problemu. Radiator wyczyszczony. Tutaj sobie też przeczyścimy oczywiście jakimś alkoholem albo coś, żeby fajnie to wyczyściło. Nakładamy pastę. Ja sobie tutaj ogarnąłem elegancki patyczek z jakiegoś chłodzenia chyba starego. Elegancko się to rozsmaruje. Pasta jest gęsta, także chyba będzie dobre. Dobra, chłodzenie przykręcamy. Cztery śrubeczki. Dobra, podłączamy wentylator. Dobra, teraz mamy pamięci RAM. Tutaj mamy dwa moduły po 4 giga. Viperki. Dorwałem je za 50 zł. Tu mam akurat tak z tej 2400 MHz. Szybkość. Dwie kostki i dwie drugie kostki. Chyba dorwałem za 55. One są identyczne. Te same szybkości. Fajnie to się będzie też prezentować na płycie głównej. Fajnie wyglądają te radiatory, takie czerwone. Czyli mamy też niedroga inwestycja, a będziemy mieć 16 giga RAM-u. Wiadomo, 2400 możemy ustawić je tam na 2600, sobie ustawimy. Chociaż pewnie ta druga generacja Ryzena obsługuje chyba 2900 szybkość, jak się nie mylę. Także przydałyby się szybsze, ale... dobra, tutaj dla przypomnienia mamy zasilacz z HP-ka, który miał 450 W. Odłączamy sobie ten dysk 1 TB, bo on tam ma uszkodzone jakieś... ma jakieś bad sektory, on strasznie już muli. Tym strasznie długo gry się ładują. Tutaj sobie muszę ogarnąć. Dysk też mamy, akurat go przetestujemy. King Fast, jakiś tam nówka, ale to też z tych tańszych. Też nie chcę tutaj inwestować. To tylko zwykły komp testowy, także nie ma co szaleć. No i dobra, tak się to prezentuje, tam jest to miejsce na dysk. Elegancko przypięte.
Dobra, teraz jakoś to trzeba wepchnąć tu w tą moją wnękę. Tutaj widać mojego kompa. Ja go mam tak upchanego. Obudowa wtedy kupiona za dyszkę. Znaczy no nie, bo to jest niekompletna obudowa, ona nie ma tych boków i panelu przedniego. No i dobra, tak się to prezentuje. Kable, tutaj musimy to popodłączać. Oczywiście tuningowe LEDy na USB. Tutaj powyciągane mam te kable z zasilania. Tutaj mamy fajnie, bo są dwie wtyczki, także można jakieś mocniejsze karty podpinać i testować. Dobra, włączniczek jest. Tam kabel się przyda do jakichś starych grafik. Myszkę trzeba podłączyć. USB z Wi-Fi. Muszę też w końcu nagrać filmik z tym komputerem. Co tam składam w tej obudowie powycinanej na tego socket 1366 z tym Xeonem 12-wątkowym za dyszkę. Ogarnąłem mocniejszego za 40 zł. O, i tutaj mamy GTX 1060, także dzisiaj go też sprawdzimy. 235 zł. Karta wydaje się spoko, ja mam u siebie w kompie tą kartę tylko 6-gigową, także trochę szybszą i wydajniejszą. Dobra, robimy szybki montaż. Odpalimy. Myślę, że ta karta też coś tam będzie dawać radę. W sumie te karty już też staniały. Chociaż niektórzy chcą za to też nierealne kwoty. Ale myślę, że tak około 200 można zainwestować w taką kartę. Jeszcze coś w nią pogramy. No dobra, mamy podpięte zasilanie, monitor i klikamy w guziczek. Pewnie chwilę będzie trzeba poczekać, bo on pewnie będzie musiał wykryć ten procesor. To czasami trochę trwa. Dobra, czekamy. Aż mignie zielona lampka. No i jak widać jest, powinno wyskoczyć za chwilę. O, już miga. Dobra, mamy Asus. Jest informacja o zmianie? Jest. Proszę bardzo. 16 giga. Ryzen 7 2700. Nie wiem, czego podkręcać, bo tutaj mamy chłodzenie takie zwykłe. On chyba tam ma turbo, nie wiem do ile. Coś koło 4 gigahercy? Może mniej, ale taktowanie ma 3,2 GHz podstawowe. Tutaj sobie ustawimy ramy trochę na wyższym taktowaniu. Mają 2400, tu będziemy mieć 2660. Tutaj mamy opcję. W sumie nawet nie wiem, gdzie się tutaj ustawia, bo tutaj mamy wszystko ten automatyczne. Tutaj mamy ten boost. Nie wiem, będzie trzeba ogarnąć chłodzenie. Wydaje mi się, że w tych Ryzenach 7 były chyba chłodzenia. One miały chyba taki miedziany rdzeń. Były chyba grubsze niż te standardowe z tych innych Ryzenów słabszych. Albo takie były z takimi LEDami chyba też chłodzenia.
Albo po prostu będę musiał jakieś wydajniejsze zainwestować, żeby go tam ustawić na jakimś wyższym taktowaniu. Chociaż on ma chyba też poboru 65 W, to chyba bez różnicy. Raczej nie powinien tam mieć jakichś temperatur nierealnie dużych. Dobra, odpalamy system. Powinien się załadować za chwilę. Dobra, mamy. I mamy komputer testowy. Sterownik już tam przygotowałem. Powinno wyskoczyć. Ja sobie tutaj jeszcze przybliżę, żeby widzieć. Zobaczcie, Direct 12.1, PCI Express razy 16 w wersji 3.0. Szyna tutaj 192 bity, 3 giga RAM, GDDR5. Tutaj mamy technologię wykonania 16 nanometrów. 2016. No i dobra, procek. Jak widać, tu taktowanie i tak się samo zwiększa. Zobaczcie, 8 rdzeni, 16 wątków. Teraz się to prezentuje. Technologia wykonania 12 nanometrów, druga generacja. No, 65 W. Tutaj mamy informacje. Proszę bardzo, 2600 szybkość. Czyli działa w dualu. Fajnie, że ta płyta ma 4 sloty, także można tanio ulepszyć. GTX. Wszystko to samo. Dobra, co tutaj jeszcze możemy sobie sprawdzić? Jaką tutaj mamy przepustowość? 192. No nieźle, tu jeszcze Steam się mi uruchomił. A, trzeba pobrać CS-a. W sumie nowy dysk. Chociaż teraz komputer na pewno będzie chodził lepiej niż na tym dysku. Jeszcze on taki był mega głośny. Już tam takie dźwięki wydawał. O, tutaj jest ciekawe też, można sprawdzić szybkość. Jest, mamy taką listę, chyba top 15. Zobaczcie. Ktoś podkręcił ten procesor na prawie 5,7 GHz. Pierwsze 3 miejsca, mega. Ciekawe na takim zegarze, jaki on by ile on by zdobył punktów w takim Cinebenchu. No nieźle. Ramu. Dobra, teraz grafika. Tutaj jest nasz model Palit GTX. Tutaj możecie sobie zobaczyć informacje. W sumie to chyba to samo wszystko, co tam jest, ale taki zasilacz 300 W. Niby zalecany 300 W, ale to chyba pokazuje, że chyba minimum. Zapewne trzeba mieć trochę lepszy. Sprawdzimy sobie, jak to tutaj wypada z innymi kartami. Tutaj możecie zobaczyć RX 570. Zobaczcie, tu jest 1050 Ti, 30% wydajniejsza. Różnicy 1 giga RAM-u to może nie będzie takiej dużej różnicy w grach. Pewnie też zależy od gier. Dobra, sprawdzimy jeszcze dysk. Jak widać, KingFast 512. Sprawdzimy, jakie tutaj prędkości będą. Zobaczcie, jak to tutaj jest. Maksimum 383, 390. 400. No, mniej więcej pasuje. Nie jest jakiś też najszybszy, ale też w tej cenie
Nie wiem, ile ten dysk kosztował, 90 zł jako nowy. Także też nie ma się co spodziewać. Dobra, tam pojemność była 47, jak widać jest nowy ten dysk. Sprawdźmy. No, zgadza się, tak ponad 400 MB, no. To 420, tam jest chyba maksimum. No, był to jeden z tańszych dysków, także nie ma co. Jestem też ciekaw, jak tutaj ten Hynix. To jest też na SATA, to niby jest M2, ale to jest... No, też podobne prędkości, nawet mniej teraz. Będzie się trzeba zastanowić nad wymianą, żeby dać jakieś na PCI. To też by pewnie przyspieszyło kompa. No te dyski też teraz nie są jakieś mega drogie. Będzie trzeba zrobić kolejną inwestycję. No i dobra, jedziemy dalej. No i teraz musimy na eleganckości Cinebencha, bo jestem ciekaw, jak ten procesor w ogóle wypadnie z tymi 16 wątkami. Zobaczcie, tutaj mi elegancko załadowało wszystkie wyniki. Tu jest na pierwszym miejscu mój Ryzen 5 3600. Podkręcony na 4 GHz, 1567 punktów zdobył. Ten Xeon już tu chyba był, jak się nie mylę, tak. Trzecie miejsce tam potem jest 3.2, to chyba był też z tego kompa, co kiedyś składałem na seryjnym. On był 3.2, nie był podkręcony wtedy. To zdobył też 1139 punktów. Niżej co tam jeszcze mam? Na piątym. O, na piątym jest Ryzen 3 3100. Podkręcony na 4 i ma 1018 punktów. Także też spoko wynik. Dobra, zaraz sobie zobaczymy. Zobaczcie. Nie trzeba nawet tego przyspieszać. No, nieźle zasuwa. Oj, zobaczcie, 1541 punktów. Czyli prawie taki sam wynik jak ten Ryzen. A tutaj mamy zegar 3.2, oryginal, znaczy się seryjny. To jakby ten procesor podkręcić. Powiedzmy, nie wiem, 3.6. To ten procesor nawet może to będzie z 2000 punktów. No może nie, no ale... z 1800. Ale zobaczcie, jaka jest różnica, nie? Tutaj mamy wydajność, czyli jak ten Ryzen 5 nie byłby podkręcony, to pewnie będzie miał gorszy wynik. Chociaż te procesory można już kupić w podobnej cenie. Tam mamy nowszą generację. Dobra, jeszcze karta graficzna. Nie odpalam teraz tego MSI, bo to zaniża mi tu te FPS-y. Tam jest 15-20 klatek mniej pokazuje na tym programie, nie wiem czemu, nie chce mi się z tym bawić. Odpalimy sobie jeszcze CS-a, bo tam chyba już pobrałem, i Fortnite'a też odpalimy. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Stawiam, że będzie na pewno ponad 90. Musi być. No prawie 100. No ale tam było taki sam wynik w sumie. Tu był jaki? To był ten GTX. Aha, to jest ten 6 GB. Ale nie wiem, dlaczego ten RX 560 tu miał taki wynik. Że on jest na pewno mniej wydajny niż ten. Nie wiem czemu. Tutaj mamy prawie taki sam wynik jak ten GTX 1050 Ti.
No dobra, to czas, żeby coś tu pograć trochę. Czyli klasycznie, tutaj już odpaliłem MSI program, żeby było widać. Chwilę pogramy, żeby nie przedłużać. Zobaczcie, tutaj nawłączałem tych wskaźników. I zobaczcie, ponad 200 klatek. Oczywiście jak mi słabo idzie, to wina tego, że gram na takim małym okienku i to tam jest... Tutaj na filmie widać, że to jest mega płynne, ale na tym okienku właśnie jak gram przez ten podgląd, tak jak mówiłem wcześniej już tam w innym filmie, że to tam jest mega opóźnienie, jakbym grał w 30 klatkach albo w 20. No i zobaczcie, tutaj mamy grafika w sumie 60 stopni osiąga. RAM-u zużywa prawie 8 giga, zobaczcie, 7,5. Nie wiem czemu coś tam, czemu mi nie nagrywa głosu, jak nagrywam ten. Wcześniej mi to działało, pewnie coś tam powyłączałem. No i dobra, teraz kolejna gierka, ustawienia, rozdzielczość 1680 na 1050, dajemy tą wydajność najwyższą, żeby zobaczyć. O kurde, teraz widzę tu 9 giga RAM-u zużywa. To jak wcześniej testowałem na 8, to może też przez to ta gra się jakoś dłużej ładowała. Jak miałem tylko 8 giga, tutaj dobija nawet, no prawie 10 giga RAM-u zużywa Fortnite, nawet nie wiedziałem, że to tak. No i dobra, na szybkości. W Fortnite'a gram jedynie jak testuję, także tutaj nie ogarniam tego. Musiałbym zagrać sobie tak normalnie na kompie swoim, żeby to... Tutaj też to w tym okienku to... Ale zobaczcie, 200 klatek. Nie wiem, czy to dużo na tą grę. Pozbieramy tu jakieś karabinki. Nie wiem, może w końcu kogoś ubiję. Jak widać, nie wiem jakie takie średnie klatki, 150, ale poniżej 100 nie spada, także myślę, że jest dobrze. Czyli jak widać, już za mały hajs można zrobić fajnego kompa, żeby pograć jeszcze w takie gry. Całkiem przyzwoity sprzęt. Nie wiem, czy jakaś lodówka. No i dobra. Jest jakiś gościu, nie wiem czy go ubiję stąd. Ciężko się celuje. Na pewno mi braknie amunicji. To jest pewne. Brak amunicji. No i dobra, no. Także upgrade komputera chyba zakończony. Na razie chyba nie trzeba tam nic ulepszać. Teraz można testować jakieś karty i inne okazje, jak się coś trafi. Dobra, nie wiem, chyba nie wiem, czy się sam zabiłem, czy mnie zabił jakiś. Mniejsza z tym. Dobrze, dzięki za oglądanie. I widzimy się na kolejnym teście. Narka, cześć.